Ej, kaześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Euromax Foods oferuje szeroki asortyment niebywale smacznych mięs, wędlin i wyrobów delikatesowych, doskonałych wypieków z naszej piekarni oraz wszelkich innych słodkości, ciast i tortów, jak również mrożonek i wielu importowanych z Polski produktów. Czy znajdziesz w swoim portfelu miejsce na $500? A co zrobisz z $1000? Zapewne kwota 2000 wpasowałaby się idealnie w Twoje plany. W naszej Credit Union zrealizujesz swoje marzenia. Właśnie teraz możesz wziąć udział w losowaniu 3 nagród pieniężnych na sumę 500, 1000 i 2000 dolarów. Warunkiem udziału jest otrzymanie nowej pożyczki hipotecznej lub transfer do naszej Credit Union w okresie do 9 września. Zapraszamy. W piątek 21 czerwca w domu spokojnej starości Wawel Villa w Mississadze miała miejsce miła, skromna uroczystość. Zapraszam na sprawozdanie. Obok domu Kopernika Wawel Villa to drugi znany polski dom spokojnej starości. Wśród mieszkańców znajdującej się w Mississadze placówki są i zawsze byli w przeważającej większości seniorzy polskiego pochodzenia. Z okazji 45-lecia istnienia Wawel Villa kierownictwo zdecydowało o umieszczeniu przy wejściu do budynku tablic ku pamięci darczyńców, którzy od samego początku wspierali finansowo ten cieszący się dużym uznaniem dom seniora. W ceremonii odsłonięcia tablic udział wzięli członkowie Rady Dyrektorów Wawel Villa, przewodniczący Ted Fujarczuk oraz Teresa Fujarczuk i John Grayson, a także wieloletni administrator Ted Sypoś, mieszkańcy, pracownicy, jak i donatorzy lub ich przedstawiciele, m.in. pani Armandyna Maziarczyk i kilka pań ze Stowarzyszenia Marii Curie Skłodowskiej, które 2 miesiące temu przekazało na rzecz Wawel Villa kolejną dotację, tym razem w wysokości aż 20 tysięcy dolarów. Wspomnijmy jeszcze o dwóch obecnych na uroczystości osobach mieszkających w Wawel Villa. Pani Elżbiecie Kejk, która udostępniła wykonawcom tablic stroje krakowskie, których rysunek stanowi teraz tło dla dwóch szklanych tablic z nazwiskami ofiarodawców, oraz o panu Janie Grygalisie, którego płaskorzeźba Wzgórza Wawelskiego posłużyła za wzór do rysunku Zamku Wawelskiego, będącego tłem centralnej tablicy. Witając zebranych, Ted Fujarczuk powiedział m.in. This donor board is but a small symbol of the appreciation and gratefulness we have for each and every one of the names listed here. Through their financial contributions made by each and every one of these donors, we have been able to provide caring and compassionate care to our residents from day one. Through these donations, we have been able to not only maintain, but increase the care given to our residents as their requirements for care have escalated over the years. Through these donations, we have been able to adapt to the ongoing legislative and government regulations that we find ourselves operating under. Quite simply, we would not be where we are today without the names listed you will find on this donor board. Na uroczyście odsłoniętych pokaźnych tablicach widnieją nazwiska i nazwy aż 700 osób prywatnych, organizacji i firm, które wspierały i wciąż wspierają finansowo działalność Wawel Villa. Odnotowane zostały osoby, które złożyły datki w skromnej nawet wysokości $20. Choć wiadomo, że $20 w roku 1968 nie dla wszystkich było sumą drobną. Jak wspomnieliśmy, darczyńców były setki, a wśród nich naturalnie Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza,
która wspiera i zawsze wspierała nie tylko inicjatywy kulturalne czy przedsięwzięcia związane z życiem religijnym Polonii, jak budowę kościoła świętego Eugeniusza w Brampton, ale na przestrzeni lat złożyła wiele dotacji na rzecz obu domów seniora, Wawel Villa i domu Kopernika. Odpowiednio do prezentacji na tablicach wspomnijmy, że najbardziej hojnymi ofiarodawcami, których dotacje przekraczają 100 tysięcy dolarów, są państwo Armandyna i Marcin Maziarczykowie, pan Józef Leżański oraz pani Helena Kozłowska, której pomoc finansowa na działalność Wawel Villa przekracza sumę 400 tysięcy dolarów. Na zakończenie relacji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że na tablicach honorujących setki osób niosących pomoc mieszkańcom Wawel Villa znajduje się jeszcze miejsce na nazwiska kolejnych darczyńców.